Hej Tomas. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Enigma. O Jezus. A, pomocy. Czy to poleciało? Tutaj jest, dobra, kurde, cholera. Dobra. Eee, w kolejnym odcinku naszej serii Enigma Tyka 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kontrolować na pewno moda Embers, ale pokażę wam co się zmieniło. No, w sumie niewiele się zmieniło. Znaczy. Tutaj rozbudowałem sobie przede wszystkim tak, zauważyłem, że yy, ta konstrukcja w ogóle całego ten Thermal yy, Evaporation Planta jednego mi zasłania, no to musiałem go przynieść tutaj. Jego ja go postawiłem tutaj teraz. <tomitast> 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 Dobra. Wszystko jest jeszcze w porządku. E, tutaj przyniosłem tego termalnego Operation poruszeniu planta. W ogóle yy, tak, i pozabiję sobie wystarczająco dużo tych, yy, tych blizów, żeby zrobić sobie w końcu te yy, Krystal Flux Duct'y I tutaj wszędzie je już porobiłem. I w ogóle jak podłączałem to do reaktora. <laughs> Oj sorki. A jak podłączyłem do reaktora, to zauważyłem, że w ogóle reaktor się wyłączył z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia z jakiego, ale z jakiegoś powodu się po prostu wyłączył i tyle. No dobra, nieważne w każdym razie. Yy, I tutaj też mamy. Eee, właśnie te szkielety widerowe i one tutaj są zbierane Exip z nich jest wyrzucany tutaj, a tutaj się zbierają główki, bo To jest jakby takie że tutaj ender skrzynka jest i ta ender skrzynka trafia tutaj I tutaj wszystko jest odsysane do śmietnika Poza główkami główki są pnr robi też z tego automatycznie do Wither Buildera wrzucał to i będę tam eee, Wither jest z tego, ale to jeszcze na przyszłość eee, W ogóle Zobaczcie, Vacuum Hopper mam, a nie ma tutaj moda MOB, 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 mob podkreśnik Draining Duty. Jest nie ma tego moda, ale jest Vacuum Hopper, czyli taki jakby Absorption Hopper. a To jest raczej taka jakaś. To jest jakiś lewy Absorption Hopper, to jest Open Blocksów Vacuum Hopper. To jest taka lewa wersja tego Absorption Hoppera, bo jest troszkę gorsza, nie można jej ulepszać. Ale działa tak samo mniej więcej. E, niestety przez to, że nie można je ulepszać, to niestety zasięg ma 7x7, a ta konstrukcja jest 9x9, 9, przez co stąd nie zbiera się dropów, ale tutaj niewiele szkieletów umiera, dlatego że im bliżej a tym więcej się szkieletów tam zbiera, jak już. Nawet tu nie ma żadnych główek, więc bardzo fajnie. E, ta, no to to się zmieniło, te kable, tak, tak, wszystko git, dobra. No to tutaj wszystko pokazałem już, powiedziałem jakby, Po co mi jest w ogóle ten... Ten dom jest bez sensu, tak naprawdę. Okej, okay, ładnie wygląda, jest tu przytulnie, ale trochę mi. Tylko mi przeszkadza, tak naprawdę. Dobra. Kontrolujemy nasze embersy, więc zabieramy wszystko, co do embersów, do naszego wypunktu To nie tutaj, tylko. Kurde, dużo tych rzeczy jest, wiecie co? Może szczerze mówiąc, tak naprawdę, może. Może tak naprawdę, szczerze mówiąc, może lepiej, lepiej, może naprawdę. Rzeczywiście, może tak naprawdę byśmy z, yy, sobie. Wzięlibyśmy, po prostu naprawdę zostawili tutaj wszystko, w tej skrzynce I po prostu, po prostu żeby Naprawdę Jakby, żeby kiedy Te rzeczy, które Są nam niepotrzebne teraz, to niech sobie tutaj będą, a zostawimy sobie tutaj młotek, ember diala i tam Resztę rzeczy można nie brać O, widzę, że to się zapchało, ale to dlatego, że po prostu wszystko, tak dokładnie, wszystko jest pełne emberu, a to nie jest pełne emberu Czemu to nie jest pełne emberu? A tak dziwnie działa, nie mam pojęcia. A w każdym razie, to jest pełne emberu. To jest na pewno pełne emberu, tak jest. To jest pełne emberu w ogóle, yy. więc to wszystko jest tutaj pełne emberu, i to na pewno nie dlatego. A to może być zapane, jednak dlatego, że tutaj przez chwilę nie było tych gritów. A weźmy sobie patyk i spróbujmy to odetkać. O, jeden, dwa, trzy, ale to nie, nie blokuj się, no po coś jest tam filtr ten, tak. O co tu chodzi? Jak była dłuższa konstrukcja, to co by się stało wtedy? Co byście zrobili? No, kurde, beznadziejne. A tutaj może się gdzieś pozapychało. Za zobaczymy, czy tutaj jest zapchane. Hmm. Nie, nie ma. Bardzo dobrze. E, otwórzmy sobie. Dobra, wrzucę to tam. Idę u 36 szardów w ogóle, z Nie wiadomo skąd. Okej, okay, ciekawie. Dobra, lecimy tam. Lecimy do domciu i czytamy, co tam jest napisane w tej Embersowej książeczce. E, więc tak, dalej. Słabe jest to w ogóle, że z każdym ze każdym zestawem gry wszystkie te rzeczy się odznaczają, i trzeba je zaznaczać na nowo. Ale no dobra, niech będzie. Ewentualnie, nie? E, co to było w ogóle? To było. Eee. Aha, a to jest okej, okay, dobra, to znaczy że to jest ok no dobra, bo to nie, nie będzie nam raczej przydatne. Dobra, Mixer Centrifuge, Automatic Breaker i Mechanical Access, to może to pierwsze weźmy. Maszyny takie jak Ember Bore albo Hearth Coil, okej, okay, to tego jeszcze nie zrobiliśmy, są dosyć duże, z tego powodu będą miały tylko i wyłącznie jeden port, no my to już tam rozwinęliśmy chyba, nie? E, z którym można przeprowadzić interakcję. Używając Mechanical Core i Machine Accessora e, możemy rozszerzyć ten port. Mechanical Core, a Mechanical Core to, aha, nie, Mechanical Core to jest właśnie e, to co mamy już w tym Emberborze, nie? Mechanical Core już tam chyba zamontowaliśmy, nie? Tak, bo tam zamontowaliśmy, ale chwila, bo była coś jeszcze e, mowa o jakimś... E, Machine Access? Coś takiego? A machine Accessor. Okej, okay, to ciekawe, do czego to służy. Ale póki jest, jest nam niepotrzebne, to nawet tego nie róbmy. To tak, to coś zaznaczmy, jako że zrobione. Okej, okay, dwie rzeczy nowe się nam pojawiają: Hearth Coil, o. No. I Mystical Machines. Yy, Embers ma mystical, machine, mystical Mechanics Compatibility, czyli kompatybilność z modem najprawdopodobniej, Mystical Mechanics. Yy, ale to jest yy, jakby opcjonalna. Zależność jest e, albo jest wyłączona w configu, albo Mystical Mechanics jest nie zainstalowane, No nie mamy takiego modelu jak Mystical Mechanic, Mechanics, ale zaznaczmy sobie to jakby. Anyways, mopa Mystical. O co to jest? ach Mystical World, no tak, Mystical World jest, no tak. A Mystical Mechanics y, nie ma. No to tam. No, pomniej, pomniejsze nie wiadomo co te w ogóle, questy, jak tam Ember questy, o tu mam coś do odebrania Cave Eliminator Benevolent Goddess Charm, o dzięki, nawet nie wiem po co mi to Dobra, weźmy to, ale no nie, nie wiem po co mi to jest Aha A nie, to jest boblowy, tak? Aha, chyba tak eee... Tu już wszystko zrobiliśmy, dobra eee, ale tego Questy sobie sprawdźmy Emberowe Embers, o Tutaj jestem Emberstone. Mixer Centrifuge i Cinder Plinth. A gdzie jest te Hearth coś tam, coś tam, gdzieś to tu jest na pewno, nie? Nie ma tego. O, to ciekawe. Chyba, że Cinder Plinth, Mixer Centrifuge. No nie, no nie, no nie. Ale to sprawdźmy sobie, ale nie, nie, tu sobie sprawdźmy dalej. Eee, tu jest Herf okej. Okay. Mixer Centrifuge. Kiedy... Eee... Yy... E, Używałeś wcześniej jakby różnych metali, aby kontrolować przepływ embera, a teraz e, jakby dzięki Centrifuge, czyli w wirówce mi, miksującej czy coś takiego, e, wierzę, że jesteś w stanie stworzyć nowe stopy. E, Każe znaczy jakby stopy, że stopy metali, nie że stopy, że wiecie, część nogi. E, każda jakby. Każda ścianka spodu tej wirówki to jest jakiś tank. I kiedy wlejemy tam po prostu ciecz w pewnej kombinacji, e, i górny blok tej wirówki będzie miał ember. E, z górnego bloku będzie można wtedy wypompować jakiś stopiony e, alloy, czyli stop, właśnie. E, Mixer, Centrifuge Fuel al Mixer A bo to jest y, Advanced Generators, ok To jest takie proste, naprawdę? Osiem żelaza, redstone i lead, ok Lol Mmm, dobra Osiem żelaza, co ty tu robisz? Halo? Ej menelu Idź sobie stąd Co on tu robi? Wybrać co? Nie no, nie możesz się to zrespić Weźmy sobie F7 F7 chyba działa, nie? Tak, działa F7. To skąd on się tu pojawił? No co, on no nie mógł spać stąd już nigdzie, bo tutaj się już nie rozpią przecież potwory. Na róże nie może się zre. Może się zrespić na róże. O, to ciekawe. Naprawdę? Wow. Ok. Eee, chyba, że tu się gdzieś zrespił i przyszedł do mnie. Mogło tak być, ale. No nie wiem. A nie mam żadnej pochodni? Nie mam żadnej pochodni. Dobra, tam by walić to wtedy. Ok. Co ja zrobiłem? Czy ja poglądam pogląd actiona. mam nadzieję, że się nagrywa i tyle, ale nie mam pojęcia jak długo się nagrywa. Czym się włączało? E wszystko nie? Tak, f wszystko. dobra, mam z powrotem, XD. Zważne ważne dla mnie, bo on się popsuł monitor drugi już jakiś czas temu i nie działa. Mmm, sadgę. Poproszę o sadge w komentarzach. Dobrze, dziękuję. Hmm. To jest embersowe, tak, to wrzućmy to tutaj. i tak, redstone i lead, dobra. Dobra, no niech będzie. No cóż, yy, redstone i lead, lead, proszę bardzo. I tam było jeszcze yy, taśmę, żelaza i koper, a to żelazo mamy tam gdzieś tam, to sobie jeszcze pójdziemy po to za chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, młotek potrzebuję, młotek mam, Ewek wypłunku akurat idealnie, dobra. Myk, 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 myk. Chęć kor i teraz tak: yy, pięć żelaznych płytek, dwa żelaza i jedna mieć. Bardzo fajnie. Nadal ja nie mam pojęcia, do czego nam służy ten mod. W sensie, jakby póki co jeszcze nie zrobiliśmy nic, co jest przydatne w tym modzie, jakkolwiek, prawda? Chyba? Nic jeszcze ten mod nie zmienił, mówię jakby w tym, w jaki sposób gramy, prawda? No, możemy sobie stopy robić, no super, ale stopy możemy sobie robić w łatwiejszy sposób za pomocą silet yy, smeltery, nie? Więc xd trochę w sumie jednak um, Dobra, ember emitter Było tak, że jeden ember emitter może jeden chyba tylko zaopatrzyć, nie? Jakoś tak było to, czy, czy, czy coś e, A jakbym zrobił Kurde, copper cell copper cell jak to się. Ach tak, to się ok. night Brick. night Blend. Ja mamy night blendu i briku. Serio? Kura, jak się to robiło? Klej i piasek, czyli 8 klej i 2 piasku bym potrzebował. No dobra. E, sand raz 2 i klej raz 4, 5, 6, 8. 8. Dobra. Mik. Dobra. Będzie, będzie trzeba się zacząć zabierać już też za inne wszystkie mody, bo będzie trzeba zrobić tak. Eee. Blood Magic muszę zrobić asesorcja, as, as ale to już robimy powoli. Z mechanizmem nie wszystko zrobić, nie? Jest tutaj mechanizmu, bo to tam e, do zrobienia tylko takie rzeczy nudne dosyć i Zender Ion, no dobra, to się zajmę tym kiedyś. Eee, Immersive tuning. będziemy to w ogóle robić? Ten temat jest taki... No, immersive Engineering generalnie jeszcze nigdy w życiu mi się do niczego nie przydało. Tylko pamiętam, że raz na którymś modpaku tylko i wyłącznie mogłem za pomocą Blast Furnace zrobić stal, która była bardzo potrzebna. No to tyle mi się w życiu przydał Immersive Engineering. Dziękuję za jeszcze. Industria Craft, bardzo fajny mod. To będzie trzeba zrobić go. Bardzo, bardzo tak, tak. Industria tak trzeba będzie. To. To też jest takie do zrobienia poza odcinkiem. Na pewno to zrobię. To moglibyśmy zrobić jakieś interesujące maszyny stąd. Thermal Expansion. No, jakby Thermal Expansion robimy. Jak zawsze jest, jak jakiś modpak jest, to zawsze się w sumie robi trochę Thermal Expansion, jeżeli jest w MuchMacu Thermal Expansion. Przez to, że Thermal Expansion to jest taki, jakby e, mod, jakby taki, jakby to powiedzieć. Chodzi mi o to, że jakby myślimy sobie o jakiejś maszynie, na przykład musimy rozkruszyć coś i jakby pierwszą maszyną którą sobie pomyślimy to jest pulverizer thermal expansion, no, yy, to jest jakby taki mod pierwszego rzutu, tak mógłbym powiedzieć ewentualnie, coś takiego można można byłoby jakoś tak powiedzieć właśnie, więc jakby zawsze się tak trochę robi to XD no ale taka prawda, no cóż Dobra, no, tu byśmy zrobili Ember Receptor. I tak, teraz tym młotkiem było trzeba. A jak to trzeba było? Co tu? A czemu tak? A chyba, że to ma w sobie takie menu jakieś. E, chyba, że. O! Eee... Gdzie jest ten Ember Dial? Tutaj jest 0. Ma póki na sobie. A ja bym tu podpił Diala? No ma 200 na 200, a tutaj ma. 0 na 2000. Uuuu, ciekawe. Dobra. Eee... Jeszcze raz. Halo? Nie no, musi być w takim razie... Tak. Aha! Ojej, musi być dźwignia przecież, a ja gdzie? Zapomniałem, że musi być tutaj dźwignia. Dobra. Heh, Kobyl. Jeden jeden patyk, dobra. Zapomniałem, że to musi być ze Kurde, zapomniałem niestety. Dobra. Gdzie... Gdzie? Yy. Hmm. Hmm. Nie wiem czy to na działek. Odpalę O! Jako, jakoś magicznie. O, O! O wow! Interesujące. Co wy robicie w ogóle? Wyście się balcie, czy coś. O, ten się tepnął i bardzo dobrze. Chociaż nie wiadomo gdzie. A co jak do bazy się tepnął? Halo, jesteś w bazie? Mam nadzieję, że go nie ma w bazie. W ogóle, ojej, no powiem powiedzieć: zobaczcie, jak powiedziałem sobie do spawnera i włączyłem sobie spawnera, to tu się takie główki generują, widzicie? Ale creepy. Nie wiem czemu tak jest. One są tutaj wszędzie. Możliwe, że to jest taka zbugowana teksturka. Bo jeżeli nie wiecie co to za główka, to ta główka to jest jakby logo moda Ender.io. To jest logo moda Ender Io jakby i to się generuje tylko i wyłącznie... Przynajmniej z maszyn, które mam, tylko i wyłącznie generuje się kiedy odpal... A nie, zobaczcie. Sicyle Sprise też to generuje i Soul Binder też to generuje. Ale na przykład jak sprawdzałem en... Aha, Enhant, Okej, okay, czyli wszystkie maszyny z Ender Io to generują. Okej, okay, to. Coś coś mi się musiało się pomylić. Ale... No dobra, nie wiem czemu tak jest. Może, że to jest właśnie tak jak mówię Bóg, ale może, że to nie jest bug. <laughs> Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Yy, co to jest w ogóle? PUTINE? Nie wiem, co to jest. jem nie wiadomo, co w ogóle już ostatnio. Dobra, yy, a Mixer Central my zrobiliśmy. No i yy, aha, potrzebujemy Ember emitery. Ember, Emitter i... Lantern? O, ciekawie. I jakiś Relay, ok. Receptor i... Emitter. No to będziemy potrzebować jak? Cztery Miedzi, cztery Żelaza i dwie Kamienitowe Płytki. Dobra. Raz, dwa i będziemy jej po cztery tego wszystkiego, każdego. Czemu... Jeju, jest tu jakieś... Tu jest Crafting przecież zamknięty w pudle. Idealnie właśnie, doskonale. A co mogę zamknąć w pudle, żeby to śmiesznie wyglądało? Mogę tu to zamknąć w pudle. O kurde, ale słabo. ja e, czy to teraz... Eja? A nie, no puste jest, tak? Hmm... Kurde, słabo, Myślę, że mogę zamknąć... Pudle, ja mogę tę skrzynkę zamknąć w pudle, ale to troszkę bez sensu wtedy. To mogę zamknąć w pudle! O, no nareszcie, no i w końcu, widzę. W końcu jakiś użytek dla tego ulu. Ula. Dla tego ula. Dla tego ula ulu. Tutaj może być sobie ten crafting i teraz tak, raz, dwa emitery i raz, dwa, re... Odwrotnie chyba. Tak, receptory. No i tutaj teraz taki emiter może... No ale to jest słaba miejscówka, wiecie, bo tutaj mogę tylko dwa emitery wstawić w takim wypadku, jak tak to jest postawione, widzicie? widzicie? Zabieram to stąd, to tutaj być nie może, nie, nie, nie. nie. To musi e, być oparte o, o coś tutaj. Tak, tak, o zrobimy. O, tak na przykład. I. A nie, co ja zrobiłem? Tutaj ma być właśnie ten. kopercel. To tuż nad tym będzie. O, to ciekawie. E, dobra, to tu stawiamy. I teraz tutaj. O, o, o ciekawie. Teraz tutaj może być receptor yy, i może odbierać. Nie, no tu będzie, będzie lepiej receptor i może odbierać stąd yy, po prostu ember. Czyli tak, to musi być tak i teraz będzie wysyłać. Jak damy na on. Nie, no bo. A, teraz będzie wysyłać. Dobra, teraz działa wszystko. Okej, okay, no i amiterek tutaj dajemy gdzieś. Gdzie można postawić to? Jak duże to jest? Jak duże to jest? Dwa! Okej. Okej. Okay. Okay. Czyli mówicie, że to są osobne tanki? To wszystko tutaj. Okej, okay. to interesujące całkiem. Czyli można robić stopy maksymalnie z czterech e, różnych metali, o ile takie istnieją, bo może, że takie nie istnieją, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tutaj trzeba wpompować do góry ten yy, Ember, tak? Czyli Jakoś tak to było. Dobra. To postawmy sobie to... Ciasno się tu robi, nie? A jakbym to postawił tutaj, to przysięgnie mi tutaj... Jaki zasięg to ma? Nie wiem jaki zasięg ma Ember Emitter, ale się może zaraz przekonamy tego. Zaraz może się właśnie przekonamy. Yy, tu na górę miało być wpompowane na pewno to, więc zróbmy tak. I teraz myk. I tutaj. I... Kolejna dźwignia. O Boże. No niech będzie hmm. Stick, powinienem mieć dużo tego Dobra, mamy dużo patyków, weźmy sobie trochę tego I Cobblestone Dobra Raz, dwa, co to jest? Co to? Body part template, a do extra bit manipulation A co jakbym chciał zrobić? Kamienny przy... Aha, no to z kamienia, dobra Kamienny przycisk to z kamienia No tak, zapomniałem Włączam i co? O o, ma... o! 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 o, o. Fajnie! Fajny mod! Fajny mod! Magnicznie przez ścianę sobie przepływa, ta energia. No chociaż... Skoro ona w Bedrocka jest pozyskiwana, no może, może przez ścianę przechodzić, nie? Ale no kurde. Ale te mi mensy będzie nie, kable muszą mieć wolne miejsce, nie może tam nic przeadywać przez nie, nie. Ciekawe. Dobra. Ja nie, Embera. Dobra, trochę to ma Embera. Eee, Dobra. To mamy za to nawet quest'a, Weźmy sobie ME Dance Smart Cable Purple 32. Boże, co to jest za wyszukana nagroda i Boże jak ona jest mi nieprzydatna. <laughs> Jej, co jest niesamowite całkiem. Dobra, weźmy stąd to. Ja mam jeszcze jedną płytkę kaminatową. Hmm? Nie mam pojęcia. Ale. Mm, ale. Ile tu już jest tego? Ile to jest. Yy... Wystarczy. Wystarczy. Myślę, że wystarczy. Yy, weźmy sobie coś takiego, zróbmy. A tu i tak jeszcze trochę będzie się bo Trochę zostanie w tym. Jeszcze trochę będzie w laserach, więc git. Eee. Yy... Mixer centrifuge mixer mixer centrifugę. Jakie metale możemy tutaj zrobić? Aha, czyli tutaj copper i gold w dawnstone, silver i gold w electrum i copper i tin w bro. Aha, serio? To ma <ścoughs> naprawdę ta maszyna służy po to, aby mieć aby robić downstone, no to wiadomo, no to po to jest, ale naprawdę służy tylko i wątnie jeszcze po to, żeby e, srebro i złoto w elektrum połączyć i mieć i cynę w brąz. Wszystko to jest tak po prostu bezużyteczne. W sensie okej, okay, no to jest bardzo fajne, tylko po pierwsze mamy meltery, po drugie mamy Aloys Meltery, po trzecie mamy e, Tinker's Construct Tank. I jakby, kiedy mamy Thermal Expansion, moda to mamy w nim już wystarczające narzędzie, które są lepsze niż to do zrobienia yy, elektrum chociażby, czy brązu, więc naprawdę to jest niesamowite po prostu, Boże. Dobra, miedź i złoto, musimy przepalać takie rzeczy. Dobra, to weźmy sobie zróbmy z dwa meltery, yy, melter, melter jakieś rzeczy. Gdzie to jest? Ten? A nie, to będzie. Magma Crucible będzie, jeżeli chcemy zrobić to z, z materii, ok. Interesujące. Magma Crucible będzie, jak chcemy zrobić z. Tema Expansion. Tak jak tutaj na przykład. I wydaje mi się, że możemy roztopić tam, tam te rzeczy. Więc magma Crucible, tru, okej okay. Boże, to jest skomplikowane do zrobienia. Dobra, zrobię to, będzie cięcie. Hmm, no zastanawiam się, jak podłączę to pod prąd. Muszę jakoś to podłączyć. Najpierw w ogóle, właśnie, skoro pszczół już nie robimy, to mamy dosyć dużo zaoszczędzonego kabla. Tutaj, tak w ogóle. Więc weźmy sobie ten kable, kabel, w ogóle cały ten kabel weźmy sobie stąd. To już nam jest niepotrzebne, więc wywalone na to w ogóle. Nie ma jeszcze pszczół kontynuować. No tak jak mówię, no nie chce mi się. Ten mod jest jakiś. Skomplikowane są pszczoły w Forestry, a jeszcze jak dochodzi e, Gendustry, jak dochodzi jeszcze carrier Beast, jeszcze czy tam Magic Beast jeszcze i jak jeszcze dochodzi to Binis Extra Beast, to tu chyba też jest tam do Forestry się dodaje. To to jest już w ogóle powalone. W ogóle Gendustry to jest coś, czego nie będę w stanie nigdy w życiu zrozumieć. To trzeba mieć e, 1000 IQ, żeby to zrozumieć, a ja mam mniej niż 1000, no cóż, to no niestety. Dobra, ale te Magma Crucible mogą. A nie, przepraszam, Magma Crucible przecież mogą być podłączone nawet chociażby tutaj. Tylko, no może weźmy je troszkę jednak dalej, podłączmy. Podłączmy na przykład. No weźmy to i podłączmy. A tutaj podłączmy na przykład o jeden i dwa i tak będzie. Czy to jest. Niebieski to jest. No, nie pamiętam, właśnie, ale dobra. Weźmy sobie, a weźmy sobie tak, weźmy sobie tak złota i tak miedzi, bo to mo, możemy to rozpuścić, nie? Możemy to rozpuścić w... Induction Smelter, Magma Crucible, tak, i mamy wtedy z tego dwie sztabki, bardzo fajnie, dobra. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, e, i mamy to, i teraz byśmy wzięli te po prostu ekstraktory, e, Byśmy wzięli te fluid Pipy i te ekstraktory, jak to jest, fluid extractor i fluid pipe, no właśnie, no to to byśmy wzięli po prostu sobie. Ehm, fluid pipe, fluid extractor z tego co widzę nie mam, ale to nie szkodzi. Fluid extractor. Hmm, caminate plate, dobra, czyli redstone na 4 będę potrzebować. Raz, dwa. Dobra, redstone, redstone, weźmy sobie stąd już. Muszę mieć jakiś lepszy dostęp do tego magazynu, bo póki co jest słaby, bo muszę w końcu za każdym razem do domu albo tutaj się chować. W ogóle to powinien wywalić, byłoby mi łatwiej już chociażby, no. powinien to zrobić sobie kiedyś, no zrobię to kiedyś, niech będzie. Niech będzie, kiedyś to zrobię. Raz, dwa. Fluid extractor, to będziemy, będziemy mieli dwa, mam nadzieję, że to jest output. Nie no, niebieskie jest in... A. Input jest yy, chyba pomarańczowy, niestety. Więc zróbmy tak. Nie no, input, input. Input jest niebieski. Teraz prawie, o jest, 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 jest. Działa, 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 dobra. Czyli jednak. Czyli jednak. Dobrze, no to bardzo dobrze. Yy, I to trzeba wpompować na dół. Dobra, to weźmy sobie fluid pipe. Tutaj na dół sobie zjedźmy i tutaj zróbmy coś takiego o. I o. A tutaj to będzie tu. Doskonale. I myk. No i super. I jak ja tu się ciecz zaczyna robić, bo a nie mamy tutaj, jak powiedziane, jaka jest ciecz hallo. Eee, fluid. Mm, fluid ekstra nie, free, jak się nazywa ten zegarek fluidowy? Fluid Dial, okej, okay. to Fluid Dial robimy, kurde, ale długi odcinek Dobrze, zaraz go kończę, I jest Molten Downstone bardzo, bardzo fajnie i teraz z Molten Downstone'a Molten Downstone z tego można zrobić ee, sztabki w w taki sposób, ok. Ale no nie no, Ingot formers, Nuclear Craft to będzie zdecydowanie fajniejszy, bo stamping. Okej, okay, dał on z aspektus, to będzie trzeba też robić w taki sposób, ale to sobie myślę, że wrzucimy sobie do jakiegoś tanka i będziemy dopiero z tanka zarządzać już tym. Eee, a ja póki co. Au, au, to mnie bolało bardzo. Póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z yy, i widzimy się jutro o godzinie 18. A ja póki co żegnam się z wami. O, o, widać ten, ten, ten yy, czarm, to co założyłem sobie, tego Bobla, co dostaliśmy ze skrzynki. To widać na moich włosach, ale beka. Dobra, no, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Yy, yy, widzimy się jutro o 18. A ja póki co zamykam. Cześć.